Jaka czeka przyszłość? WKTkę, czyli Warszawską Kolej Dojazdową. Teraz zakończyła się największa inwestycja realizowana od lat, czyli budowa dwóch nowych torów do Ogrodziska Mazowieckiego. Oczywiście to nie koniec inwestycji. Mają być zakupione 3 nowe pociągi, nawet wodorowe, dzięki którym pociągi mogłyby jeździć bez konieczności zasilania ze sieci trakcyjnej, dzięki czemu mogłyby pojechać na przykład po bocznicy, która jest w Pruszkowie. Co będzie realizowane na starej linii? Bo perony są w kiepskim stanie. Czy będą wyremontowane, czy będą zrobione od nowa? Kiedy zakończy się proces przebudowy na Warszawie Zachodniej? Co ze strajkiem, który aktualnie cały czas ma miejsce? No i oczywiście, co z kolejnymi inwestycjami? Bo przydałoby się iść dalej, a nie zatrzymać się na tych dwóch nowych torach. Te i więcej pytań zadałem prezesowi Warszawskiej Kolei Dojazdowej i zapraszam Was na zapis tego wywiadu. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Dobrze. I co się teraz zakończyło? Jak ta inwestycja wygląda po zakończeniu? To znaczy inwestycja ta jest największą inwestycją w historii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Jest i planowo wykonana. I to jest wielowarstwowa inwestycja, bo to nie jest tylko budowa drugiego toru, ale również budowa dwóch stacji, 8 przystanków osobowych, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, tak zwane liniowe, urządzenia blokady samoczynnej, urządzenia stacyjne. Praktycznie rzecz biorąc, odbudowany ten odcinek został na XXI wiek. Czy coś jeszcze będzie teraz realizowane, czy wszystko jest już gotowe w tym momencie? W tym momencie z tej inwestycji wykonanie jest na 100%. Oczywiście będą jeszcze jakieś drobne usterki, jest od tego jeszcze okres jakiś odwoławczy, ale z naszej wiedzy i z tych odbiorów technicznych wszystko zostało wykonane w 100%, tak jak mówię, planowo i tego się bardzo cieszę. Jak z tymi wyświetlaczami, bo aktualnie nie działają albo działają źle? To znaczy wyświetlacze na tym odcinku są nowoczesne, czyli te z najwyższą, bym powiedział, efektywnością i w tej chwili one właśnie są wdrażane. Będzie to funkcjonowało po 1 stycznia, na pewno. Czy stare systemy będą zmodernizowane, czy będzie zaktualizowane? Dalej na dalszym ciągu od Podkowy w kierunku Warszawy pozostają tamte na chwilę obecną, a tutaj byliśmy zmuszeni robić już zgodnie z tym, jak zapisy były w tejże inwestycji. Częstotliwość będzie zwiększona stopniowo? Od 1 stycznia częstotliwość pociągów do Warszawy w godzinach szczytu będzie zmieniona z 30 minut na 20 minut. I planujemy oczywiście po oddaniu Warszawy Zachodniej wrócić do tego, co kiedyś było, czyli co 15 minut. Ale to musimy poczekać jeszcze do końca czerwca. Właśnie, Warszawa Zachodnia i też ma być realizowana warszawska średnica. Czy wiadomo, jakie mogą być planowane utrudnienia wtedy? Jeżeli chodzi o dalsze roboty, ja uważam, że inwestycja w Warszawie Zachodniej, jeżeli się zakończy planowo, tak jak w tej chwili to się dzieje, czyli na koniec czerwca, to już problemu żadnych nie powinniśmy mieć, bo będziemy dojeżdżali znowu do Śródmieścia. A co będzie dalej? No to już jest spółka Polskie Linie Kolejowe, która będzie dalej robiła, ale z wiedzy, którą na chwilę obecną posiadam, to my będziemy przez pewien rok znowu jeździli do Śródmieścia. A czy ten rozjazd, który się znajduje przy Reducie Rodona, on będzie teraz zdemontowany, czy pozostanie? Ten rozjazd w rejonie Warszawy, tak? To jest posterunek, tak zwany tymczasowy i on nadal będzie funkcjonował, dopóki Warszawa Zachodnia nie zostanie oddana. Dlatego jesteśmy w stanie właśnie zwiększyć tą częstotliwość nieco 30 na co 20, czyli tam nadal dyżurny ruchu będzie. Ale jak się zakończą prace na Warszawie Zachodniej, to będzie jakiś proces, kiedy nie będą jeździć pociągi do Warszawy w związku z likwidacją jego? Ten posterunek wtedy będzie zlikwidowany, ale będziemy po dwóch torach jeździli w obydwu kierunkach i on wtedy będzie niepotrzebny. To jeszcze pytanie na temat pociągu, bo miały być zakupione nowe w ramach właśnie tych dwóch nowych torów. To znaczy powiem tak, że w związku z tym, że tu jest drugi tor, to wydaje się, że powinniśmy w najbliższym czasie, może nie w przyszłym roku, ale za 2 lata, za 3 lata, zakupić dodatkowe 3 pociągi, bo na tyle pociągów ta przepustowość pozwoli nam. Czemu pociągi, do czego mogą być wykorzystywane pociągi wodorowe? Bo jest taka możliwość. To znaczy zakładamy, tak sobie myślimy, że należałoby spróbować, bo mamy również
jeden tor, który nie jest zelektryfikowany. No i wtedy można by było, pan się chyba domyśla, o co chodzi, rejon Pruszkowa, tam dokonać możliwości przejazdu takim pociągiem. Czyli taka możliwość jest rozpatrywana? Jest rozpatrywana. To jeszcze pytanie na temat inwestycji przyszłych, bo tutaj się zakończył drugi tor. Co planowane poza pociągami nowymi jest w najbliższym czasie? Jeżeli chodzi o najbliższy okres, to dostosowanie wszystkich peronów dla osób niepełnosprawnych, biletomaty dla osób niepełnosprawnych. Nie będę szczegółów mówił, o co chodzi. To chodzi o tych, którzy mają kłopoty z poruszaniem i również z manualnością, więc to będziemy w tym roku kończyli i musimy to zakończyć, proszę pana. No i będziemy robili po 4 pociągu, bo naprawy trzeba też realizować tych, które mamy. No są takie procedury, że po 4, po 5 musimy zlecać na zewnątrz, a to są też koszty milionowe. Jakieś nowe perony przybudowane, te stare, które teraz są, bo niektóre nie wyglądają tak ładnie jak te nowe. No zgodzę się z tym, szczególnie to jest peron w rejonie reguł. Będziemy ten peron przebudowywać i mam dobrą informację. W przyszłym roku wydaje mi się, że ten peron dołączy do pozostałych wyglądem i dostosowaniem, tak jak cały czas mówię, dla osób niepełnosprawnych. Dobrze, to na koniec już ostatnie pytanie. Był strajk teraz i jak sytuacja wygląda teraz? Strajk, proszę pana, to był ostrzegawczy. Oczywiście powiem tak, 5 lat jestem prezesem, co roku są podwyżki w tej spółce. Związek Zawodowy Maszynistów no nie był zadowolony z wysokości tych podwyżek. Sądzę, że tamten rok żeśmy zamknęli porozumieniem, czyli podwyżki były uruchomione. Jednorazówka na kolejarza, jednorazówka na koniec roku, a kolejny rok będą kolejne rozmowy, no bo tak to się dzieje nie tylko w naszej spółce, ale we wszystkich spółkach. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.